Cześć! Dzisiaj wykonamy makijaż oka nową marką z Sephora i jest to Rem Beauty od Ariany Grande. Skupiamy się na makijażu oka, dlatego zapraszam Was do bliższego kadru. Na powiece mam już nałożony korektor, ale i też zaczęłam nakładanie kremowego cienia, który wpływa świetnie na trwałość makijażu oka, ale i też ułatwia mi późniejsze nakładanie cieni. Cień nakładam na całą powiekę i staram się, żeby granice były delikatnie widoczne i się rozmywały. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku, jest to użycie palety. Tutaj mamy jedną propozycję aż z 5, także zapraszam na naszą strony, żebyście zobaczyli wszystkie dostępne odcienie i będziemy nakładać najjaśniejszy cień od wewnętrznego kącika. Kolejnym krokiem będzie budowanie załamania powieki takim brązowym, jeszcze nie najciemniejszym cieniem. I teraz w celu pogłębienia tego efektu będę precyzyjnym małym pędzelkiem nakładała najciemniejszy odcień z palety właśnie w załamaniu. Chodzi mi tutaj o to, żeby zbudować widoczny efekt, a inspiruję się, słuchajcie, jednym ze zdjęć na Instagramie właśnie marki Rem Beauty, w której to Ariana miała makijaż, który najbardziej mnie przyciągnął i tutaj wyświetli Wam się zdjęcie. Większym pędzelkiem, ale też w postaci takiej kuleczkowej rozmywam górne granice. Zobaczcie, jak bardzo prosto cienie przechodzą w siebie i tworzą nam taki przepiękny gradient, a ja naprawdę tutaj robię bardzo szybkie i proste ruchy. Wracam do jaśniejszego cienia i będę wzmacniała efekt kontrastu między jednym odcieniem a drugim, nakładając go poniżej ciemniejszego. Słuchajcie, gdybym miała powiedzieć jeden element makijażu, z którym kojarzy mi się Ariana Grande, to jest to zdecydowanie kreska. Ona jest tym mistrzynią, robi ją chyba w 2 sekundy. No i spróbujemy, może nie do końca zrobić ją w 2 sekundy, ale właśnie taką mocno wyciągniętą. Taka wyciągnięta kreska z mocną jaskółką właśnie najbardziej mi się kojarzy. I też jak widzieliście na wcześniejszym zdjęciu, to jest właśnie coś takiego, co chciałam zrobić. I kredkę aplikuję na linię wodną, ale górną, żeby pogłębić efekt kreski, ale i też, by ona była trochę bardziej wyraźna. Kreskę mamy już skończoną, nałożyłam też na dolną powiekę ten jaśniejszy cień, który nakładałam w załamaniu i teraz przechodzimy do maskary. W ofercie mamy 2, ja wybrałam tą, która daje mocniejszy efekt objętości. Ariana na zdjęciu ma doklejone rzęsy, dlatego też ja wybrałam jedne z oferty i właśnie będziemy je kleić, żeby wzmocnić efekt. Rem, czyli faza snu. A to są wyśnione kosmetyki Ariany Grande. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Napiszcie w komentarzu, co najbardziej, a my się widzimy w kolejnych odcinkach.